O wiele lepiej. Dziękuję, Ewa. Teraz nasza kolej. Zaczekaj! Cokolwiek Xander robił, dopiął swego. Dokąd wyruszył? To musi być New Haven. Tak mi przykro, Lucas. Musimy dostać się tam jako pierwsi. Musimy ratować Katrinę. Najpierw Katrinę, potem Xander.
Jeszcze tylko trochę wytrzymaj, Katrina. Czy to tu widziałeś Katrinę po raz ostatni? Tak sądzę. Bitwa musiała się przemieścić. Jak tam? Za co? Kiedy wreszcie przekonałam samą siebie, że to była dobra decyzja? Wpadasz i robisz taką rzecz. Przecież można od tego oszaleć. Nie jesteś już taka pewna. Jestem. Wcale nie. Wojsko Katriny jest zniszczone. Teraz wasza kolej. Powstrzymajcie Xandera przed przejęciem New Haven. Ava. Dlaczego on to robi? Wiem, że ciężko go zrozumieć. Po tym, jak Marius zniszczył cywilizację wyższych goblinów i nie było już bitew do wygrania, patrząc na swe dzieło, uświadomił sobie, że stał się równie okrutny jak jego wrogowie. I pojął, że ludzkość bardziej niż siły potrzebuje mądrości. Marius wszedł na ścieżkę pokoju. Założył zakon mnichów i stojąc na jego czele, władał światem ludzi. I ludzkość rozkwitła. Ścieżka pokoju bardzo odpowiadała ludziom, którzy szanowali zwyczaje mnichów. Ale kiedy płomień Mariusa zgasł, wpływ mnichów na świat zmalał. Nasze zasługi dla ludzkości zostały zapomniane.
Wkrótce zaczęto nas postrzegać jako samotnych dziwaków albo niebezpieczne echo przeszłości. Ksander nie mógł się z tym pogodzić. Uznał, że tylko siłą odzyska należny nam szacunek. Tak, ale cała armia prastarych robotów? To chyba trochę za dużo. Lecimy? Tak. Będziemy tuż za wami! Zostało trzech! Dobrze być w domu. Trochę się tu pozmieniało, nie? To pewnie przez tę całą armię. Ruszajmy. Pokrzyżujmy plany Ksandera. Ugusy Ksandera. Załatw jednak. Nasze miasto.
Widzę jednego. Powinieneś to zobaczyć. To... Ja się tym zajmę. Jesteś zbyt kruchy, jak na to, co się tu dzieje. Chciałbym zrobić... Więcej? Odkryłeś, co się tu wydarzyło. Odnalazłeś centrum. Uratowałeś nas tam na wyspie. I dałem Xanderowi artefakt. Te super naładowane roboty to... To moja wina. Wszyscy popełniamy błędy. Liczy się to, co zrobisz teraz. Nie mogę przestać myśleć, że to moja wina. Co ja zrobiłem? Padnij! Naprawimy to razem, Lukas. Zaczynając od teraz. Thank you.
Szanowanko,